Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladkis, dzisiaj ze mną Hadesiak. Halo, cześć, dzień dobry. Witamy was w The Culling, czyli w grze, która pojawia się ostatnio dosyć sporadycznie na kanale, dosyć rzadko. Możecie zapytać się na przykład, dlaczego pojawia się rzadko na kanale i już śpieszę wam z wytłumaczeniem. Jak wiecie, w tej chwili czekamy w kolejce do gry któryś już raz i jest to w sumie 2. minuta i średnio trwa to 4 minuty. Kiedy zaczynaliśmy grać w The Culling, te rozgrywki trwały, no nie wiem, to znaczy czekało się mniej więcej pół minuty, minutę, bo była to nowa gra, wszyscy mieli hype'a, wszyscy chcieli w to zagrać. W tej chwili twórcy poddawali kilka update'ów, które nie podobają się innym ludziom, nie podobają się też po części nam niektóre i tak to sobie wygląda, że żeby zagrać chociażby 1-2 mecze, musimy spędzić mnóstwo czasu, a to jest tylko średni czas oczekiwania, bo równie dobrze możemy czekać 10 minut, jeśli coś pójdzie nie tak. Więc tu jest kwestia taka, że ten odcinek, który zobaczycie po tym, jak uda nam się wejść do gry, będzie ostatnim odcinkiem na chwilę obecną. Poczekamy, aż może gra się rozwinie, może będzie ten czas oczekiwania troszkę szybszy, nie trzeba będzie czekać tyle czasu. Czy chciałbyś coś, Damianie, dodać? Nie. Dobrze, więc to w sumie tyle, jeśli chodzi o to. My sobie coś podblokowywaliśmy, więc na pewno będzie nam łatwiej kiedyś. Być może kiedyś seria na kanał wróci, ale na chwilę obecną zawieszamy serię i zobaczymy, co z tego wyjdzie. My nie chcemy po prostu grać meczu raz na 10 minut, bo jeszcze musi najpierw znaleźć mecz, a potem jeszcze trzeba się, powiedzmy, załadować. Czasami się również ginie na początku, bo się zrespie obok kogoś innego i znowu trzeba czekać, więc czasami nagranie dla was jednego odcinka trwa na przykład 2 godziny, co nie jest ani trochę dobre, powiedzmy. I jeszcze wyrzuciło. Załadowało nas, więc nawet nie muszę nic skomentować. To jest jakiś tam plus. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeśli oczywiście zginiemy, postaramy się nagrać jeszcze jeden, ale naprawdę męczy nas siedzenie nad tym czasami. Dobra, Damianie, gdzie jesteś? Jestem na środku. O Boże, ty zmienili, o Boże. Tunel obfitości, oni w kółko coś zmieniają. Ale wy się nie zdziwcie, że my grafikę pozmieniali. Nie wiem, możliwe. Halo, gdzie są moje... nie zwracajcie uwagi na to, co robimy, bo pewnie nie uda nam się coś czegokolwiek ugrać, bo tak to się zapewne kończy ostatnio. Halo. Nic nie ma. Przede wszystkim, bo ja jestem na tej górze jakby, ogarniasz, nie? No powiedzmy. O Boże! No wiesz, tam gdzie zazwyczaj... Ej, ale tragedia jest, pozmieniali tekstury i moje FPS z takich w miarę do gry się zmieniły do gówna. Czyli takie niezbyt zdatne. Nie wiem, przychodzisz tutaj do mnie? Gdzie ty jesteś? Nie no, mam tam 30. Jestem na górze. Jestem na górze, pomogłem? Znaczy, wow, nie za ta bardzo. Gra zaczyna jakoś wyglądać niby, ale... Ale mech. Nie wiem, czy to jest na dobre, czy na nie w sumie. Dobra, zróbmy to tak. Teraz to wstawmy sobie tu na przykład. Bęk, jak ktoś wejdzie, będzie ciekawie. O, mam plecak, dobra, nieważne. O, tu się nagle pojawił młotek. Ja mam rzucik. Tak, to pojawianie się tych rzeczy to jest... Ja mam Archer, to jest tragedia. To jest właśnie największy problem taki, że na przykład serwer jest, powiedzmy, zlokalizowany, nie wiem, w Holandii, tak? Więc osoby grające w Holandii mogą automatycznie sobie otwierać i zobaczyć, co im wypada, a osoby grające na przykład w Polsce mają tam chwilę laga, zanim to wszystko się pojawi. Stary, słuchaj, interesuje cię Mantracker? Mam 3. A, no to widzę, że bardzo sensownie, bardzo mi się podoba ten pomysł. Nie, będę rzucał w przeciwników. Tym, żeby nie wiem, ich zabić. Dokładnie, możesz zarzucić ich na śmierć. Kolego, przy mnie bije się 2 kolegów jakichś, wiesz? Kolego, ja nawet nie mam broni. W ogóle pozmieniali troszeczkę lokację, powiem ci tak szczerze. Mówisz troszeczkę, przy mnie się bije 2 kolesi i jestem ciekaw, jak to wyjdzie. O, rękę znalazłem w lodówce, No nie wiem. Ja jestem ciekaw, czy któryś z nich... ten mój tunel... Tak, chyba ten. Pamiętasz ten mój tunel obfitości, prawda? Fajnie, niebieska skrzynka. Boże, jak tu pozmieniali. Ała! O, mogę chodzić po tym. Co ty, ała? Halo? Obije mnie koleś. Nie ałałuj. To uciekaj do mnie. To dawaj ty do mnie. Dawaj, dawaj. Ale musisz biec w moim kierunku. Dobra. Mam biec na dół czy na górę? Bo to jest w górę w sumie się tam... Dawaj, dawaj, dawaj. No. Biegnę. Dawaj. No to biegnij na górę. No nie mogę nic robić, dawaj tu do mnie, on mnie rzuci zaraz tym. Jestem za tobą. Dobra, to mi pomóż, weź go. Ja mam mało zdrowia. Ja się schowam w krzakach. Na plecy ci biegnie drugi. Nie. Dobra, uciekajmy stąd. Po prostu. Taki ja mam plan, nie? Ale... Dobra, chodźmy to... sobie stąd. Nie, no dobra, nie będę tego odpalał. Nie ma sensu. Uff, idź tam na górę. Ja myślałem, że tamten gościu go bardziej zbił, a on tak totalnie nic, nie? Co ty zrobiłeś? Tak, dobra. W razie czego, wiesz? No jak widzicie, czasami rozgrywka się kończy całkiem szybko. To jak tu biło się dwóch kolesi, myślałem, że jednego szybko zabiję, bo pójdzie całkiem fajnie. Niestety nie wyszło to za bardzo tak. Bo tu typ biegnie, nie? Wiem, od jednej i od drugiej biegną chyba. Biegną tu! Proszę mnie zostawić. Plecy będę miał. Ja też. Gubiłem się, nic nie widzę, uciekamy. Też nic nie widzę. Tak, dawaj w na dół. Czekaj. Masz plecy. A, gdzie? Nic nie widziałem, widziałem tylko ciebie. Proszę mnie zostawić. No więc jak widzicie, rozgrywka czasem wygląda w ten sposób, tak się ładnie prezentuje. No. A wiesz co jest najśmieszniejsze w sumie w tym wszystkim? Że ten jeden z nich bił się z drugim kolesiem. Nie? I mówię, jak się biją, to na pewno mają mniej więcej po tyle samo zdrowia. Więc jak jeden go tam zbije, mówię, to będzie miał mniej więcej 1/3. Jak będzie miał 1/3, to jest pewny kill. Poszedłem, on miał 2/3 zdrowia, a miał włócznie. Bez przestań, ja kompletnie nie znalazłem żadnej broni. Znalazłem 3 mętrakery. Wiesz co, jeszcze co mnie w sumie śmieszy w tej grze teraz, to jest to, że kiedy masz... broń i ktoś cię popchnie, to może sobie naciągnąć więcej do połowy i cię walnąć za chore obrażenia, a kiedyś tego no nie tak było i to jest bezsensowne, więc jak widzicie, tak sobie wyglądają rozgrywki teraz na The Culling. Jedni potrafią grać, drudzy nie potrafią grać i w sumie zapauzujemy, puścimy wam jeszcze jedną gierkę, też nie wiemy jak ona pójdzie, więc nie spodziewajcie się cudów, jeśli zginiemy na początku i weźcie sobie do serca to, że na razie nie będzie odcinków z tej gry, bo wygląda to jak wygląda. Do usłyszenia za kilka chwil. Oj, witamy was bardzo serdecznie, czekamy kolejne 4 minuty, żeby wejść do rozgrywki, jakże cudowna gra. Kupa, teraz znajdzie, zobaczysz. To jest nie, w sumie nie, to nie jest magia YouTube'a. Tak, czekamy, Najlepsza zabawa, najlepsze rozmowy o niczym, podczas gdy czekamy na rozgrywkę. Możemy, wcale nie hejtujemy w tym momencie tej gry, czy coś, że nikt nią nie gra, że... Nie no, ale to jest właśnie najgorsze, bo wy możecie tam mówić, że na przykład podobała wam się seria, ja oczywiście rozumiem, ale musicie też zrozumieć to, że no, na 10 rozgrywek teoretycznie, które często średnio trwają na przykład po 15 minut, spędzamy 150 minut na graniu i 40 minut na siedzeniu w lobby. Więc no to nie jest zbyt dobrego, w sumie nawet więcej, bo teraz nie jest 4 minuty, 4 minuty było jakiś miesiąc temu. Teraz tak średnio się czeka 4,5 do 5 minut. To jak widzicie, bijemy rekordy, wcześniej było to chyba 3 minuty coś, teraz dochodzimy do 5 minut. Zwiększałem, ja jestem ciekaw, czy... Uważam... Ta gra jest popularna teoretycznie, więc ona powinna mieć więcej graczy, a to mnie zaskakuje, dlaczego ona właśnie nie ma tylu graczy. To mnie właśnie najbardziej zastanawia. I od razu mówię, jeśli jest, bo pewnie znajdą się takie osoby mądre, że nie zmienimy serwera, bo wtedy mamy lagi. Znaczy serwer też nic nie zmienia, bo moglibyście pomyśleć, że w sumie jeśli gramy na Europie, to tylko ludzi z Europy nam łapie, a w Ameryce ludzi z Ameryki. Tak nie jest. W Europie łapie ludzi z Ameryki, z Australii i wszędzie. Po prostu serwery, gdzie z serwerem, którym się łączymy. O, w ten sposób i tyle. A tak to wszystkich graczy nam wyszukuje na, powiedzmy, globie, ale jak widać 5,5 minuty czekania to za mało dla tej gry. Kto wie, może pobijemy rekord, na przykład będziemy czekać 5,5 minuty i udało nam się wejść do rozgrywki. O, wow! A teraz pomyślcie, że to mogłoby być 1/3 odcinka. I teraz pomyślcie na przykład, że siedzimy 10 minut w lobby tylko, żeby zagrać 2 rundy, z czego nie wiadomo, czy ta runda w ogóle wyjdzie. Wyjdzie, ja to wierzę, ona wyjdzie. Mówisz? Przynajmniej zabijmy jedną osobę. Dobra, zielona skrzynka na start. Nie jest źle. Jestem w... Stun gun, no super. Jestem w miejscu, gdzie standardowo jest masakra, czyli wiesz gdzie? O, wiem gdzie, dobra, wiem gdzie jesteś. Wiem gdzie jesteś, totalnie wiem. Wiesz, jak ktoś tam kraftuje coś, nie? Ale skraftowałem sobie na szybkości nóż, żeby mieć jakiekolwiek szanse, bo... Jakie pole manewru? Teraz tak, czy ja chciałbym tam iść, czy nie, nie wiem w sumie. Idę do ciebie. To jakby te itemy mi się pojawiały, to bym się tak cieszył. O, młotek niewidzialny podniosłem. Stary, wokół mnie 3 osoby coś kraftują. Biegnę do ciebie powolutku. Powinna być zielona skrzynka gdzieś na górze, no. A man, kiedyś była. Powinna, ale czy jest? To jest wątpliwe, no, dobra. Nie ma. Ja idę sobie do tego budynku, może coś ugram. Prawdopodobnie zginę. Co to tu jest? Dobra, mogę barelkę podnieść. Ma tu serio? Nie ma tu tej skrzynki? Nade mną jest gościu. Czym jest gościu? Teraz nawiąże się walka. To proszę, niech nie mają sojuszu. No co jest? No. No. Oczywiście, ktoś już mnie jest w stanie obić tak, że to jest... No. No i to... O stary, mam 3 chlapane. Też mam 2 przy sobie. Czyli nie tylko ja. Tak. Nie tylko ty. No, biją mnie w plecy. No i zginąłem. I tak właśnie często wyglądają rozgrywki na The Culling. A mogę cię obserwować. Widzę właśnie, że masz 2 przyjaciół przy sobie. Zrzucił go. Rzucają w ciebie patykami. Oni to nie wejdą. A ja nie mam perka na HP. Zostawią mnie, myślisz? To jest najlepsze. Co? Myślisz, że mnie zostawią tu? Nie wiem, nie sądzę. Po twojej lewej jest jeden. Widzicie? Wiem właśnie, to jest ten problem. Wiesz co jest najśmieszniejsze? To są właśnie najlepsze rozgrywki, nie? A gościu będzie do ciebie wchodził chyba. No wiem, dlatego uciekam. To są najlepsze rozgrywki na świecie z tego... O, wchodzi do ciebie. Widzę jak biegnie w środku. A, teraz powiedział pewnie swoim koledze, o, no ucieka, gońmy go. No, słuchaj, najlepsze jest to, znalazłem kolesia, czy tam babkę na dachu, nie? Mówię, dobra, idę ją zatłuc. Co? Ona mnie odpycha, może naciągnąć młotek do końca i mnie walnąć. Kiedy ja tak robię, to nigdy tego nie mogę zrobić. Biegnie do ciebie, jeden. Z prawej? Czy lewej? Nie widzę. Z prawa czysta i lewa też na razie czysta. Chyba sobie odpuścili. Dobra, uciekam. Dobra, uciekaj. I tak nie mam żadnych szans, ale... Nie masz. Ale co tam? Znaczy teoretycznie masz, bo umiesz w to grać, więc... Znaczy umiesz, no po tych update'ach to jest ciężko, bo kiedyś jak graliśmy dużo, tak, to znaliśmy te mechaniki, a teraz oni w kółko coś zmieniają. Ja rozumiem, że tam wiesz, na przykład rzeczy typu, żeby było łatwiej, że... To znaczy łatwiej, na zasadzie takiej, żeby każdy miał w miarę wyrównane szanse, że perki chcą ustawić czy coś, no ale bez przesady, no. Najgorsze jest to, że ktoś jest obok mnie, nie? Spoko, patrzam jak coś. Przynajmniej patyk mi nie znika. Kiedyś znikały, to trzeba przyznać. Ale się uleczysz teraz. Bandaż. Baba bandaż. Idę dalej. Najlepiej na świecie. Widzę twoje truchło. Tak jest. Leż tam sobie ładnie, kulturalnie. No to tam na spokojnie. Ktoś do ciebie chyba biegnie. Kurwa. Stój, to ci powiem, lewa. Łuk, albo nie. Proszę mnie zostawić. Trafił. A to ty mnie trafił. Tak, to są ci dwaj ci sami. Jeden ma w ogóle, a jeden ma armor w ogóle. Jak będą czymś rzucać, to ci powiem. To blisko? W miarę. Jeden jest szybszy od ciebie. Blisko. Ranara. Rzuca. Właśnie. Gdzieś tu powinna być ta beczka. Chyba jedną minąłeś, tak mi się coś wydaje. Jak skaczesz, to tracisz więcej staminy. Uderz i uciekaj sobie. Dobra, nara. Uciekaj. Jak będę mówił uciekaj, to znaczy, że rzucają. Okej, o tam jest. Dawaj, no mówię ci jak coś. O Boże, ale że... Uważaj, plecy, plecy. Dobra. O, on wiedział co chce zrobić, no. Wiedział co chcesz zrobić. Ale głupio zrobiłeś, że się zatrzymałeś i zacząłeś rzucać w nich. Ale dostał. To mówię, to jest słabe, bo myślałem, że właśnie rzucisz sobie w tą beczkę. Ale, a ty rzuciłeś w nich. Dwa razy uderzyć. Nie, rzuciłbyś w beczkę i uderzył. I byłoby łatwiej, a ty się odwróciłeś, straciłeś, no tak. Straciłeś mnóstwo staminy na podskoki, plus tego. Boże. Oni mieli medkita jeszcze. Swoją drogą, nieważne, więc jak widzicie, no sorry, nam się nie chce, no. Więc rozgrywki są dziwne, rozgrywki są śmieszne, nieśmieszne i niestety nie chce nam się nawet zbytnio w to grać, skoro mamy tyle czasu czekać na to, żeby się bawić, bo czasami nawet te rozgrywki nie są takie, że chcemy coś konkretnego zrobić, tylko chcemy wejść się pobawić, no, ale nie za bardzo można. A więc my wam póki co dziękujemy, być może jakieś materiały się pojawią jeszcze na kanale live u mnie i zobaczymy co z tego wyjdzie. Póki co komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku, trzymajcie się ciepło. No i cześć!